Witajcie, ja właśnie wróciłam z rehabilitacji, które zaczęłam. Trwały 2 tygodnie i byłam, słuchajcie, tam 2 godziny. I myślę, że bym była spokojnie jeszcze około 20 minut dłużej. Jest tam tyle ludzi, tak długo to wszystko trwa, że po prostu masakra. Miałam takie ostatnie jeszcze 2 ćwiczenia i po prostu, no ja już nie miałam czasu, żeby tam dłużej być. Się czeka, aż o jedwabni podejdą i tak dalej. Nie, no po prostu to jest jakiś meksyk, 2 godziny, słuchajcie. Także tak, byłam w Lidlu. Co kupiłam? Siemię lniane. Na jutro jest siłownia, więc jak wiecie, nie ma czasu na gotowanie, więc będą frytki Avico. Do tego mamy epier z kurczaka, jakiś na szybko obiad. Kupiłam mleko bez laktozy, 1,5% do mleka. A na dzisiaj wiecie, co mam pomysł. Zaraz wrzucę do wody żołądki z indyka, kupiłam, żeby tak się podgotowały. Kupiłam kopytka. Do tego będzie, w ogóle żołądki potem będą w takim sosie pieczeniowym ciemnym 2 razy. I do tego buraczki zasmażane. I taki dzisiaj będzie obiad. Też można powiedzieć, że na szybko, bo nie mam po prostu czasu. I 2 batony GoPro. Mamy, słuchajcie, godzinę 17:38, a ja muszę zrobić cardio, które ma 35 minut. Umyć włosy, generalnie się umyć i zmontować vloga, a pokazywało mi, że jest 1,5-godzinny plik. Także ja nie wiem, słuchajcie, czy ja się wyrobię, no po prostu Meksyk. Odebrałam, słuchajcie, paczkę z Awy. Otworzymy ją sobie. Myślałam, że na wyjazd mi przyjdą, no niestety nie przyszły, no ale jakby przetestujemy sobie je teraz, w sensie teraz. Teraz Wam pokażę, a nie wiem, czy już pierwsze użycie, jak będę nakładała, to Wam pokażę. Wyjdzie, że tak powiem, w praniu. I mam, słuchajcie, pranie, muszę rozpakować się, bo wszystko mam w torbach. Za krótko, za mało czasu, słuchajcie. Dobra, co tu mamy pierwsze? Serum pod oczy, zmniejsza opuchliznę, likwiduje zmarszczki, poprawia kontur oka. Ciekawa jestem tego, jakie to będzie. To są produkty, tak Wam polecam, ja śledzę w kosmetykach Szusz, co ona sobie kupuje i mi zazwyczaj jej kosmetyczne rzeczy, kosmetyki się sprawdzają, dlatego ja sobie chciałam to też przetestować. Tutaj co to jest? Krem pod oczy i przeciw opadaniu powiek. To tak ona fajnie skomentowała. No, opadanie powiek to tak jakby, wiecie, ja już dawno pamiętam, mam taką tendencję, że te moje powieki są opadnięte, więc no to jest tylko jakby taki, wiecie, bardziej krem pod oczy. Olej z kory drzewa, lapacho i lotos. Poprawia jedność, elastyczność skóry. Zmniejsza głębokość zmarszczek. Nie wiem. Zobaczymy sobie, jaki to będzie produkt. 2. Serum do twarzy. Złoto lodowca. O, zaawansowana rekonstrukcja. Stymulacja komórek skóry. Kwas bursztynowy. Takie coś? Zobaczymy. No i kolejny produkt, który mi się rewelacyjnie akurat sprawdza też z jej polecenia. Złoty kolagen. Ja go używam pod makijaż. Pokazywałam Wam, zanim przed mi serum i krem pod oczy, to używam pod oczy. Dla mnie fajna, lekka konsystencja. Super się rozprowadza, także jak najbardziej na tak. I widzę, że dostałam gratis. Wzmocnione odżywianie. Maska do twarzy. Zielony kawior. Naturalna terapia, jak to, anti-aging. Trzeba będzie po prostu przetestować. I to jest, słuchajcie, wszystko. Tu mam fakturkę. Także tak, będziecie mieć wszystko podlinkowane. Ja, słuchajcie, chowam to wszystko, nastawiam te żołądki. Skakuje na bieżnię. A co dalej wyjdzie z rokiem i tak dalej, to zobaczymy. Mówię Wam, przez te rehabilitacje oczywiście cieszę się, że je mam, bo przecież po to są, żeby człowiekowi pomóc.
żeby było lepiej, ale no jednak czasowo to zajmuje czasu naprawdę. Także usłyszymy się później. Ok, ja się umyłam, kardio zrobiłam. Muszę tu was jakoś ustawić. Te łuki mnie wkurzają. Dachowe. Będę tak jak lekko z góry. Może tak. Kardio zrobiłam, umyłam się. Koło 2 godzin się gotuje już ta wątróbka. Jak godzinę temu patrzyłam, to była jeszcze nieźle twarda. Także jestem ciekawa teraz. Wszystko zrobiłam oprócz, słuchajcie, zmontowania vloga dla was. Ja czuję, że ten tydzień będzie bardzo trudny i następny, bo po prostu no, te rehabilitacje jednak pochłaniają mój czas. Mamy godzinę, słuchajcie, 20, a ja naprawdę nie mam już siły. Jestem, słuchajcie, do tego, żeby zjeść i położyć się do łóżka, więc no... Przed wyjazdem zrobiłam wszystko, żebyście mieli vlogi, rolki, siłownie, cardio, pakowanie, wyjazd, wszystko tak zorganizowane, żeby wszystko było, ale no później na dłuższą metę wychodzi na to, że się to i tak odbije, po prostu się nie da i po prostu odmawia mi mój organizm, w szczególności, że jutro jeszcze muszę wstać wtorek i środa na czwartą. Słuchajcie, chciałabym pójść na brwi, muszę się umyć na brwi. Tylko ja nie wiem, czy przez 2 tygodnie jestem w stanie to zrobić. I tak raz na rehabilitację nie idę, bo mam fryzjera, więc no nie wiem, czy oni mi dadzą ten jeden zabieg jeszcze później, czy to przypadnie mi. Muszę porozmawiać, jakby to w ogóle wyglądało. Także tak, słuchajcie, nagrywam dlatego, bo chcę otworzyć te kosmetyki i moje pierwsze takie jakby odczucia na ich temat, tak? Jakby maski nie... A może maskę bym nałożyła? I tak potem idę jeść obiad. Poczekajcie, nałóż grubszą warstwę maski na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Po około 10-15 minutach nadmiar maski wsmaruj w skórę lub zmyj wacikiem nasączony wodą. O, to może zrobię maskę. Dla uzyskania optymalnego efektu polecana jest do stosowania 2-3 razy w tygodniu. A potem byśmy sobie zrobili serum i co jeszcze? I kremy. Także no dobra, przetestujemy to. Otwieramy. Zobaczymy, co to za wynalazek. Jestem, słuchajcie, już taka głodna, że szok. Kwiaty mam do podlania, a ja nie mam na to, słuchajcie, już siłę wszystko, nie? Jak to było grubszą warstwę maski, tak? No dobra, tu jeszcze mamy zaplombowane. Czekajcie. Dobrze, nałożymy maskę i idę na dół zobaczyć sobie tą wątróbkę. Jest to biała konsystencja. Może to takimi ruchami, jakbym smarowała się kremem, tylko wiadomo, tak oni mówią więcej. Pada? Dzisiaj rano, słuchajcie, tak padało, znowu było tak ciemno nad ranem, jak był wieczór. A potem się rozpogodziło. Powiem wam tak. Fajna, ślizga konsystencja. Czuję na pewno, że moja twarz pije to. Pada? Nie, nie pada. Moja twarz to pije, że taki tutaj dziad mi się, słuchajcie, zrobił po wyjeździe. No ale inne jedzenie. Ja sobie, słuchajcie, totalnie poluzowałam, bo o to chodzi na wyjazdach. I nawet wam jeszcze nie nagrałam tego wszystkiego jedzenia, które tam na bieżąco starałam się wam nagrać. Jadłam pączka piernikowego z nadzieniem czarnej porzeczki, zajebiste. I pierniki, chyba tego też wam nie pokazałam. Żelki, słuchajcie, były takie same. Nic specjalnego.
Słuchajcie, mega pije moja skóra, także nie wiem, czy ten produkt generalnie jest taki, że wchłania się w buzię, ale zobaczcie, tutaj w ogóle na pewno nie widać takiego nalotu. Tu muszę na pewno rozsmarować, jeśli coś widzicie. Fajna, śliska konsystencja. Czy gęsta? Bardzo, bardzo nie jest gęsta. Ale fajnie się nią pracuje, rozkłada. Jestem ciekawa, jaki będzie efekt po tych 10-15 minutach. Ja na pewno będę dłużej trzymała. I znając się, to pewnie ja tego nie ściągnę, tylko nałożę sobie serum i kremę. Nie, no powiem wam, że przyjemna. Taki gęsty krem. Przecież nie pomyślałam, że tu mam jakąś maskę. Takie nawet lekkie chłodzenie czuję. To będzie z algami pewnie. Czy nie? No, takie lekkie chłodzenie czuję. Tak, algi. Fajna taka konkretna gęsta. Znaczy gęsta, w sensie wiecie, że taka czujecie nawilżenie. No dobra, dam wam znać później. W takim razie kremy na razie odpuszczamy. Jak zjem, umyję zęby, no to dam wam znać, jak maska tutaj na mnie zareagowała. Właściwie to moja skóra na maskę, może tak to sprecyzujmy. I czy rzeczywiście czuję coś już po pierwszym, czy nie? Na pewno czuć taki delikatny, fajny chłód. Ale wiecie co? Na to na pewno mogę sobie nałożyć serum karabiony, bo później mogę zapomnieć, a przecież tego nie chcę. Co wieczór to nakładam, więc nie ma opcji, żebym to zapomniała. Także jeśli będziecie mieć, to już na pewno grubo po fakcie jest, jak wy to oglądacie, ale jeśli było wcześniej tak, że nie było przez, nie wiem, tydzień, dwa vlogu, w sensie zdarzyło się raz na tydzień, no to w tym do vlogu się dowiecie dlaczego tak było. No, nie ma co. Idę zobaczyć, jak się ma wątróbka. Żołądki, słuchajcie, gotowe się 2,5 godziny, są naprawdę mięciutkie. Kamil je pokroił na tak drobno, żeby po prostu przyjemnie się jadło. Kopytka, już się zaraz pokażę, wam gotują. Buraczki nałożone. Myślę, Kamil, że można je odlewać, żeby one, przecież spróbujemy, żeby one się nam dokładnie rozgotowały. To ja swoje, słuchajcie, tu wrzuciłam już do sosu, zaraz wyjmę. Można nawet sos Kamil już wyłączyć. To też? Żeby wam, wiecie, sobie takie ugrzałam, wrzuciłam tutaj. Zaraz nałożę sobie kopytka, poleję trochę sosem i resztę sosu będzie dla Kamila. Kamilo mówi, słuchajcie, że mógłbyś częściej takie rzeczy, bo lubi. Nie ma problemu. Na początku tyle, że szumowiny trzeba pozbierać, żeby to temu mięsko się wzięło. No, możesz sobie wrzucić, się grzeje. Ja sobie wezmę kluseczki. Wydaje mi się, że mogliśmy jeszcze ciut krócej je trzymać, wiesz? Ja potrzebuję 280. Reszta jest dla Kamila. Poleć, jak skręci sobie. Ona się rozpalaje. No i może ci nałożę. Aparat możesz trzymać prędzej. Nawet parę podjadam, więc nałożę 250. Nie przesadzając. O. Będzie ok? Czy za dużo? No to weź sobie ze 2-3. No. Dobra. Ja idę sobie położyć, słuchajcie, to na stół. Tu się Kamil będzie rządził. I uciekamy generalnie jeść. Mniam. Kamilo nakłada buraczki. Zobaczcie, jego to nawet wyszło bardziej ciekawe niż u mnie. No dobra, wystarczy tego pokazywania. Kto
tu jest taki ładny? Kto to był u fryzjera i zaraz przy soiniakiem znowu? Czesio? On, słuchajcie, się denerwuje, bo chce dostać kabanosika. Już dostaje Czesiuniu kabanosika w nagrodę. Już. Już otwieram. Poczekaj, trzeba otworzyć. Ciągnij. O. I Czesiu je tak chaotycznie. Nie ma. Więcej nie dostaniesz. Śliczny jesteś. Hej, witajcie. Słuchajcie, nie miałam chyba kamery ponad tydzień. Mówiłam ostatnio, mieliśmy w ogóle pielęgnację zrobić. Postaram się, żeby to zrobić. Zobaczymy. W każdym razie nawet, słuchajcie, bez was nie otwieram tego. Jedyne co otworzyłam, to złoty kolagen. I używam cały czas uchwiasz Xemos. I to jest, słuchajcie, rewelacyjne. Bardzo fajny produkt nawilżający. Stosuję właśnie na wieczór. Buzia po tym, słuchajcie, tak super nawilżona. Ja tego nie zmywam. Bardzo fajne, lubię to. Także no, może nie wiem jak to będzie, jestem po prostu 2 tygodnie, nie macie vlogów i tych vlogów niestety tak będzie, że nie będzie, no ale tak to jest, jak czasami trzeba wybrać, czy zdrowie, czy praca, i w tym wypadku tak wyszło. Także no, mam kupę montażu, ale brak na to jest czasu. Teraz na przykład wróciłam z pracy, z zakupu, z rehabilitacji. Inne rzeczy jeszcze pozałatwiałam, robi mi się mięsko, gotuję na jutro na obiad, żeby było szybciej. No i właśnie tak wszystko w biegu, że nie mam czasu po prostu na pracę na YouTubie. No ale czasami tak jest, że coś za coś trzeba poświęcić. Jeszcze mam kwiatki do podlania, bo też takie mizernie ostatnio podlewam przez też 2 tygodnie. Dzisiaj postaram się albo chociaż tak mniej więcej na szybko podlać, żeby też tylko na pewno ich nie przelać. I co chcę wam pokazać? Poczekajcie, bo tutaj jest paczka, tutaj nie pamiętam, a białko i witaminy. Kupiłam sobie, słuchajcie, żurawinę, tutaj dla Czesiunia na kamień. Nową drukarkę, słuchajcie, kupiłam, bo ta moja stara już jest taka sobie, ma problemy, gdzieś tu w ogóle jest, nie ma, z drukowaniem. Jak ją rozpakuję, to na pewno wam pokażę, tu macie model. Ona jest fajna, bo jest takimi właśnie pojemnikami, od razu mamy uzupełniacze do tuszu. Ja wybrałam właśnie tą troszkę nowszą, gdzie tutaj ten czarny pojemnik mamy więcej. Ona też jest Epson, jest bardzo podobna do tej co mam. Jakaś tam aplikacja podobno też jest w telefonie, że wszystko fajnie się łączy. Także jak rozpakuję, będzie śmigać, to na pewno wam podlinkuję, dam znać. No nie ma jakoś tu więcej obrazków, także nie mam wam jak pokazać. Także super, no. Dobra, słuchajcie, i tak już mam mało czasu, bo jest pół do 19:00, skakuję na bieżnię, to będzie 19:00, tak naprawdę się umyć, zjeść i spać. I tak to niestety wygląda, no, tak to niestety wygląda. Dobra, Czesiu, ale jesteś teraz śliczny. To jest taki śliczny bobas. To jest taki piękny. Czesiu jest taki piękny. Tak, dobra, uciekamy. Słuchajcie, właśnie podłączamy tą drukareczkę. Powiem wam, że zarąbiste. W tej starej to się musiałam bawić ze strzykawkami, wyjmować silikony, strzykiwać, patrzeć. A tu po prostu wkładamy butelkę. Ona sobie sama automatycznie do wysokości czuje i to się zatrzyma. Bo taki słyszycie, możecie głos. O, i właśnie się zatrzymało. I teraz po prostu delikatnie wyjmujemy. Hop, i już. Teraz wam pokażę kolejny. Ten zamkniemy. I został mi ostatni. Fajna drukareczka, naprawdę. Takie butelki to są. Odkręciłam i wkładamy. I to jest wszystko. Słyszycie? I się uzupełnia. Automatycznie samo. Tutaj widzimy, jak rośnie. Dojdzie do końca, to stanie. Mamy aplikację, instrukcje, wszystko jak co działać po kolei. Tylko jeszcze muszę obczaić na laptopie, jak to mam zrobić. Tu jeszcze w zapasie dostaliśmy całą. Bo kolorowego mamy po sztuce, tak? Mhm. Czarnego tylko podwójnie. No po czarnego na więcej, bo idzie i na tych. I stanęło. Napełnione całe.
i wyciągamy delikatnie, hopsa, koryczek i zakręcamy. No i co, postępujemy dalej zgodnie z instrukcją, czy napełniono wszystkie pojemniki z tuszem. Tak.